Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem Was zaprosić na kolejny odcinek z Cyberpunka. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy, czyli schodzimy w dół. Albo to raczej nie w dół, tylko przed siebie. Interludium. Nie możesz tam wejść. Spokojnie. Okej. Silverhand. Dzisiejszej nocy. Johnny. Przyszedłem pożegnać się z wami wszystkimi. Pieniądz to pieniądz, nie ma co pierdolić. To nie jest życie. Obudźcie się, kurwa. Johnny! Zaczekaj. Co cię ugryzło? Nie rób tego. Nic w ten sposób nie osiągniesz. Mam odpuścić. To brzmi jak coś, co ty byś zrobił. Wiesz dlaczego? Bo zawsze byłeś pizdą, Kerry. Dam ci radę w imię dawnych czasów. Przestań być pizdą. Czas ruszyć naprzód. Okej. Spóźniłeś się. Kręcisz mnie, jak się na mnie złościsz. Wsiadaj. Silverhand. Cześć, Shaitan. Startuj. Załóż to. I nie waż cię zdejmować. Kurza ma laskę. Operacja Firestorm. Ciekawe. Są jakieś urywki z tego, co się chyba działo. Dobra, niezłe działo. Płoną. Pacyfika odcięta. Watson na ulicach Joby. Skurwysyny. Zamieszki to nasza robota? Wayland odwraca uwagę Arasaki od wieży. Miało być bez ofiar cywilnych. Przykro mi, Thompson. Jesteśmy harcerzami. Tylko mówię, że mało co widać. Czekaj, czy to oni nie atakowali nas? Wchodzimy w zasięg ognia. Strzelaj. Kontakt z wrogiem! Czy mogę coś zrobić? Czekaj, aż helikopter zniszczy. Coś? Ktoś? O, to nieźle. Niesiemy ładunek do windy. Uzbrajamy go. Opuszczamy w dół. Eksplozja narusza konstrukcję budynku. Wieża zapada się. Potem mamy mało czasu na ucieczkę, pamiętaj. Włączam się.
Chciałam tą torbę, nie widać. Koty na nietoperze ochoty. Nie ma czasu na szpieranie w fortecach danych. Nadaj na wszystkich częstotliwościach żądanie ewakuacji budynku i ruszamy dalej. A ten manifest to czyj pomysł? Zgadnij. Jezu, Johnny, ty naprawdę odkleiłeś się od rzeczywistości. I mówi to netrunnerka. Dalej! To atak! Wygotujcie! Na razie nas nie widzą. 2400 w głowę, to nieźle. Teraz się wkurwiłam! Drogi ostrzał! No tak, bomba, w windzie miała być. Ale gość ma niezłą spluwę. Miast Gotron. Zrobione. Zaraz będziecie mieli na głowie oddział specjalny, uciekajcie! Strzelaj w kable! Czy co? Halo, wyjmij już tą... Przejdźcie silnik, wracamy! No, ale nie powiem, spróbuję, to ma dobrą. Halo? Ty na dół? Mieliśmy wracać. Laska, co jest? To jeszcze nie koniec. Muszę to wpiąć do wewnętrznej sieci. Nie chodzi o obalenie jebanego pomnika, tylko o tę dziewczynę, tak? Nigdy nie zrozumiesz, o co chodzi. Masz 4 minuty. Śmigłowiec nie będzie. Dobra, otwiera, nie pierd... Uważaj na swoich synów za rampami. Kocham cię, Spider. Cały świat mnie kocha. Straty! Mamy straty! To nieźle. Jestem w pobliżu punktu dostępowego. Wpinaj się. Fajny lodołamacz. Zagraniczny. Tylko ciekawe, kto przestawi protokół sieci. Pomożesz? A czy senatorowie zabijają luksusowe prostytutki? Dzięki, Murphy. Zaczekaj na wszelki wypadek. O, rety, jesteśmy w telewizji. Sam zobacz. Po wyemitowaniu manifestu niezidentyfikowanej grupy terrorystycznej rozpoczęła się ewakuacja Arasaka Tower. Terroryści deklarują, że zależy im jedynie na obaleniu pomnika korporacyjnej dominacji. W odpowiedzi burmistrz Ebunike wydał oświadczenie, w którym ogłasza zero tolerancji dla wszelkich aktów terroru na terenie miasta. Tymczasem spróbujmy połączyć się z naszym reporterem, który obserwuje przebieg sytuacji pod Arasaka Tower. Gotowe, teraz uciekaj. Jak tam było? No i jak? Się do góry. Pędź na dach. 95%. Teraz dopiero ukończono. O kurde, co to było? Dobra, jak ja uciekłem? Nie uciekłem. Smasher. Mówiłem, Silverhand. Mówiłem, że to się zabije. Hmm.
Szybka historia Silverhanda. Ciekawe. Okej, wybuchło. Karet. Jeszcze raz. Kim byli twoi wspólnicy? W jaki sposób zdobyliście materiały z ciebie? Dlaczego dobry Glina się jeszcze nie odezwał? Do jakiej grupy terrorystycznej należysz? W jaki sposób zdobyliście materiały rozszczepione? Ciszę powtarzał. Znam tego dziadka. To było przed tym, jak tamten go zabił. Tam daleka jest. Muszę to jeszcze raz zobaczyć, ale chyba tam w oddali był ten wybuch. Widzę, że jednak się udało. W wieży zginął mój mąż. Ojcze. Ale są losy gorsze od śmierci. Zaraz zobaczymy. Nie chciałem, żeby zginął. Nazy konoju na kotu. Dlaczego to zrobiłeś? Żeby położyć kres waszemu szaleństwu. Hitoa usocki, dziwun dzieci moa zamk. Daga siała ciga. Siała juben daga, karera wa kieśte uso tskanaj. Cisza no kotowa nie, wstrzymać się na ar. Hajimero. Czy ona go zabiła? Soul Killer? To jest ten Silverhand. Kim ja teraz jestem jak... Dobra, trochę mi się pomieszało. Mam nadzieję, że mi się wszystko zaraz rozjaśni. Tak, jestem tą naszą babką. A ty? Kim jesteś? W cyber się spotkaliśmy? W cyberprzestrzeni? Czyli wychodzi, że tak, ani ja, ani on nie zginęliśmy. Co to jest? Okej, czyli te wszystkie bronie, które tam miałem, to były w sumie nieważne. Dawaj, maleńka, dasz radę. O nie, no znowu ten zdzie... No, nie jedę już. Wykadał.
Ciężka była. Doprowadziłem cię do niej. Wszyscy inni też nie żyją. Okej. Arasaka-sama, otou-sama no sasugai-han o mizukashita. Kono onna de machigai arimasen. Hai. 1 jikan go ni wa tsuku kato. Tomus. Milk. Ale im na kopę do dupska wszystkim. Słyszysz mnie? Potrzebuję pomocy. Czy wypadniemy, coś się stanie? Halo? Dopalacz niedługo przestanie działać. Dlaczego powiedział zdrajca? Nie waż się znowu zemdleć. Nie zamykaj oczu. Kurwa. Oboje potrzebujemy pomocy lekarza. Znasz jakiegoś zaufanego Reaperdoka? Pamiętam cię. Skąd Peggy Plaza? Musimy znaleźć się u Reapera. I to szybko. Dobrze sobie poradziłeś. Nie marnuj czasu. Wiktor, poskłodę nos. Kurde. Musi nas do niego zawieść. Dzwoń. Dobrze. Dzień dobry. Widzę, że znajduje się pani poza strefą. Przyjedź po mnie. Zabierz mnie do Wiktora. Mistis Ezoterika. Samochód jest już w drodze. Do zobaczenia za kilkanaście minut. Co ty wyprawiasz?
Łącze osobiste jest uszkodzone. Proszę wbić się poniżej ucha. Niezbyt głęboko. Między węzłami chłonnymi pod mięśniem mostkowym powinny być styki neurozłącza. Jeśli niechcący rozerwę żyłę, umrze. Umrze, jeśli pan jej nie pomoże. Chyba mam styki. Proszę ją podpiąć. Dobra, przenosimy ją. Wyślizgujemy się. Muszę odpocząć. To twoja krew? Misty! Się nieźle podziało. Ciśnienie spada. To wstrząs neurogenny. Ona umiera. Trudno. Muszę wejść przez kość potyliczną. Nie ma innego wyjścia. Istnieje ryzyko. Wiem, co robię. Co on będzie mi robił? Niewiele widać na tym odcinku będzie, z tego co widzę. Spanki manki. Halo. No ruszy się to coś? Czy będę tak leżał i będę się tak patrzył na niego? Co z nią? Jak szybko podbiegł. Goi się wolniej niż ty, ale z każdym dniem jest lepiej. No wydarzy się coś w końcu, ja wstanę z tego. Słyszysz mnie? Moja głowa. Jak się czujesz? Dzwoni mi w uszach i miałam halucynację. Halucynacje? Opisz je. Oślepiały mnie światła, było głośno. Stałam na scenie i dusiła mnie złość. Wywrzeszczałam ją do ludzi, ale wcale nie poczułam się lepiej. A potem, nie śmiej się, podkładałam bomby pod arasakatorki. Wcale się nie śmieję. Night City wyglądało inaczej. Obco. Nienawidziłam tego miasta. Na sny, to było zbyt realne. To nie były sny, tylko wspomnienia. Masz w głowie konstrukt osobowości, psychikę pewnej osoby, innej. Śniłaś jej przeszłość. Widzę wspomnienia konstruktu. Jak to możliwe? Oboje jesteście połączeni w sposób, którego nie rozumiem. Oboje? Kim jest ten drugi? Johnny Silverhand. Terrorysta. Za moich młodych lat było o nim głośno. Ale to w zasadzie nie jest ważne. Mów. Biochip to bomba z opóźnionym zapłonem. Masz naprawdę mało czasu. Zostało ci góra kilka tygodni. Konstrukt Silverhanda jest kopiowany do twojego mózgu i w końcu przejmie ciało. A
ty zostaniesz wymazana. Słuchasz mnie? To bardzo ważne. Napraw mnie, Wiktor. Bardzo bym chciał, uwierz mi, ale to jest poza moim zasięgiem. Wybacz. Dlaczego nie możesz mi pomóc? Jesteś najlepszy. Chcesz dłuższą wersję czy krótszą? Mów po kolei. Chcę znać każdy detal. No dobrze. To od początku. Na biochipie był zapisany konstrukt. Johnny Silverhand. Wpięłaś go sobie w gniazdo skroniowe i nie działo się nic niezwykłego. Do czasu, aż umarłaś. Dex strzelił mi w głowę. Dalej nie rozumiem, jak można pozbierać się po czymś takim. Miałaś kupę szczęścia. Mały kaliber. Jeden z wielu złych wyborów, Deshona. Nanoboty odbudowały ubytki. Ale potem biochip wykopał cię z drogi ku światłu. Jestem potworem Frankensteina, świetny. Ciało to tylko ciało. Możesz je zmienić. Zastąpić chromem, całkowicie porzucić. Naprawdę paskudne rzeczy będą działy się z twoją psychiką. Biochip traktuje stare komórki nerwowe jak nowotwór, a ciało jak skorupę, którą trzeba opróżnić, żeby mogła przyjąć konstrukt. Ty niebany terrorysta chce mnie wymazać i zastąpić we własnym ciele. On jest bezsilny, tak samo jak ty. To ślepy proces, którego nie można zatrzymać. Wiktor, jesteś moim przyjacielem. Jeśli nie możesz mnie uratować, to radź mi, co mam zrobić. Proszę, Wiktor. Nie wiem. Misty! Za dużo wymagasz od tego starego drania. Chodź, zabiorę cię do domu. Się podziało. Nie mam pojęcia, co się ze mną działo. Potem śniłam, że umieram. I umarłam naprawdę. Sen jest małym misterium śmierci. Namiastką tego, co nieuniknione. Nawet nie wiem, czy już się obudziłam. A może ja faktycznie nie żyję? Nie zadręczaj się tym. Zobacz, mam dla ciebie lekarstwa. Omega blokery. Jeśli będziesz je zażywała regularnie, spowolnią działanie relika. A poza tym wytłumią też obecność gościa w twojej głowie. Pseudoendotryzyna jest ode mnie. Powoduje odwrotny efekt. Przyspiesza działanie biochipu i uwalnia demona. Dajesz mi pigułki, które obudzą tego sukinsyna i sprawią, że szybciej umrę? Przez jakiś czas będziesz czuła się nieźle. Potem nastąpi długa i bolesna agonia. Mózg można oszukać. Ból da się uśmierzyć. Ja mówię o procesie umierania psychy. Poczujesz, że dawna wi się rozpada i staniesz się obca dla samej siebie. To będzie przerażające i bolesne. To po chuj te tabletki. Nie lepiej po prostu strzelić sobie w łeb? Dlaczego ten drugi ma umierać razem z tobą? Pomyśl o tym. Muszę się położyć. Tak, gość mi się wkrada i dlaczego ma umierać razem ze mną? Ech. Mam dla ciebie coś jeszcze. Zobacz. Vic wyjął to z twojej czaszki. Może kiedyś ta kula przyniesie ci szczęście. Tak. Obiecaj, że spróbujesz się wyspać.
Misty, jeśli chodzi o Jackiego... Tak? Jackie był moim najlepszym przyjacielem. Bardzo mi go brakuje. Gdyby tu był, na pewno kazałby ci ruszyć tyłek, wstać z łóżka i przestać się użalać nad sobą. Ale nie myśl już o tym. Połóż się, proszę. Spróbuj zasnąć. Nie o to chodziło. Chciałem jej trochę współczuć. Myślałem, że ona coś powie takiego innego, no. Nieźle trzyma te tabletki. Muszę się stąd wydostać, rozumiesz? Zaczyna się. Jeśli przy okazji będę musiał zabić również ciebie, zrobię to. Może zapalić. Masz fajki? Się wziąłeś? Jak to możliwe, że cię widzę? Skąd mam kurwa wiedzieć? Kim jesteś? Odwal się! Co jest? Dla kogo pracujesz? Siedź na dupie i tłumacz się. Kurwa. Trzeba to skończyć. Nie! Co się dzieje? Ach! Oddaj mi kontrolę nad ciałem! Słyszysz? Wyleciłem przez szybę. Wypierdolę z mojej głowy. Nie tak! Wsadź sobie lufę pistoletu w usta i pociągnij za spust. A to jest, że hologram może mnie uderzać i bić, tak? Wchodzę w ciebie jak w gnijące mięso i nie mogę nic z tym zrobić. Słyszysz? Zżygałbym się, ale nie mogę. Tylko kopię engram. Są też inne. Zabiję cię. Tak, zrób to. Zbutaj ją jeszcze, pociągnij, no dawaj. Ciekawe, jak to będzie działało w trakcie misji, na przykład jak będę wykonywał. Działa.
Mam wszystkie ciuszki. Oj, mam nagą babkę. Chyba to nie pracował tylko ekwipunek. To myślę, najpierw zakładam kamizelkę. W sumie bez lepiej wyglądasz. Da się to zdjąć? Nie mogę zdjąć. Jakieś zdjąć. Nie da się zdjąć. Oglądać. Ja mam sprawdzić tą pocztę, co? Dlaczego miałabym się z tobą spotykać? Ponieważ uratowałem ci życie. Jeszcze nie doszłam do siebie po wszystkim, co mi się przytrafiło. I prędko nie dojdziesz, ale co z tego? Jeśli chcesz żyć, musisz wrócić do gry. Odliczanie już się zaczęło. Drumsdine, czekam. Okej. Okej, no mam dużo misji z tego, co widzę, do robienia. Nie wiem, dlaczego nie mogę tego zdjąć. No jak to zdjąć? Ej, kurwa. Szkoda, nie ci był relik. Ściągnij. Da się. Dobra. Da się tak założyć, żeby nie było widoczne jakoś? Nie, no bandaże sobie założymy. Tak, będę miał to założone.
another dry, sun-filled week NCPD, coming your way, NCPD. Otwieraj! Bary! Wiemy, że tam jesteś. Dobra, jak mam odłożyć broń? Okej. Dobra. Dobra. Ten odcinek będziemy kończyć. Także Silverhand siedzi w naszej głowie. I naprawdę jestem ciekawy, jak to się dalej potoczy. Bo teraz tak, mamy typa, który teoretycznie nas uratował. Wygląda na to, że zdradził Arasaki. Po co? Jeszcze nie wiemy. Tego się dowiemy. I zobaczymy, co będzie z Silverhandem, bo on na pewno będzie nam w tym momencie, przynajmniej widzę, że będzie chciał nam przeszkadzać. A czy nam będzie chciał też pomagać? Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A na ten moment dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawcie dzwonka, jeśli chcecie dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. I co? Dzięki za oglądanie. Do następnego. Hello.